Panie trenerze, jest Pan z zespołem od bardzo niedawna. Czy już zdążył Pan poznać swoich zawodników? Znam tylko tych zawodników, z którymi pracowałem w innych klubach. Pozostałych muszę poznać. Ja jestem od 2 dni i nie jest to możliwe, żebym ja poznał zawodników. Więc ja, żeby poznać zespół, żeby ten zespół funkcjonował tak, jak ja sobie wyobrażam, to musi troszeczkę czasu potrwać. Jaki cel postawili przed Panem działacze klubu? No myślę, że cel tutaj się nie zmienił od poprzedniego sezonu, czyli gra o awans do trzeciej ligi. Tutaj się nic nie zmieniło. Wyniki meczów sparingowych w Opawie mogą napawać pewnym optymizmem. Jak Pan myśli, czy start ligi będzie dla Was dobry, czy to jeszcze będzie takie docieranie się? Ja myślę, że ten zespół jest dotarty, więc ewentualnie zespół ze mną może się docierać. A oczywiście sparingi napawają optymizmem, z tym, że ja cały czas powtarzam, jest to tylko mecz sparingowy. Liga to wszystko weryfikuje. Inne są mecze sparingowe, inne są mecze o punkty. Jaki styl gry będzie Pan chciał wypracować? Czy zespół będzie miał grać ofensywnie, ładnie dla oka, czy może przede wszystkim obrona nie stracić gola? Myślę, że są tutaj zawodnicy, którzy predysponują do tego, żeby grać futbol otwarty i ofensywny. I taki będę chciał, żeby zespół miał na boisku. Co nie znaczy, że będziemy grali radosną piłkę. Przede wszystkim będziemy grali konsekwentną piłkę, bo nas będą interesowały punkty i utrzymanie się, powiedzmy, w miejscu, które premiuje awans. Czy na pierwszy mecz w Janikowie rywal już jest rozpracowany taktycznie, czy dopiero skupia się Pan na nim? Wiem, jak Unia Janikowo gra, więc przekażę zawodnikom swoje spostrzeżenia. A taktykę dobierzemy odpowiednio do nich troszeczkę później. Mówię, ja nie chcę tu za bardzo ingerować w to wszystko, bo ze względu na to, że jestem od 2 dni, także ja potrzebuję troszeczkę czasu, żeby zespół zafunkcjonował tak, jak ja sobie to wyobrażam. Jak długi to czas? Tydzień, miesiąc? Myślę, oczywiście ja potrzebuję tygodnia, żeby ten cały cykl treningowy przeprowadzić z zespołem. Myślę, że to powinno nam wystarczyć.